To również ważny element defilady. Z reguły, myśląc o wojsku, myślimy o tych jednostkach typowo bojowych. A przecież każda operacja wojskowa, czy misja stabilizacyjna, czy już konkretne działania wojenne, wiążą się z logistyką, wiążą się z łącznością, wiążą się z zaopatrzeniem i długo by jeszcze wymieniać. I tak jak działania żandarmerii wiążą się z zabezpieczeniem pewnych operacji pokojowych. Proszę Państwa, pojazdy, które zobaczycie, no często również możemy zobaczyć w warunkach cywilnych, jak chociażby kłady. To górna półka, wykorzystywane przez pododdziały rozpoznawcze i przez wojska specjalne, stosowane do szybkiego przerzutu i rozpoznania przez żołnierzy z pododdziałów rozpoznawczych. Niektóre mogą pędzić nawet z prędkością 140 km na godzinę. Jeden z Polarisów, który tutaj widzimy, można również zamienić w pojazd półgosienicowy. Także może jeździć nawet po terenie bardzo trudno dostępnym, śniegu, piachu i grząskim błocie. A z tyłu już sylwetki na pewno rozpoznawane przez naszych widzów, często pojawiające się w materiałach dotyczących polskich żołnierzy stacjonujących niegdyś w Iraku, a dziś w Afganistanie. Czyli tak zwane Humvee. Czyli inaczej Hummery. To jest wersja o zmniejszonym opancerzeniu i zwiększonej mobilności. Skonstruowana specjalnie pod kątem wojsk specjalnych. Pojazd stosowany jako pojazd wsparcia. Pojazd może być również uzbrojony w 12,7 mm karabin oraz granatniki. Na każdym pojeździe widzicie Państwo grupy bojowe komandosów. Podczas zakończonych już misji w Afganistanie bardzo sprawdziły się te pojazdy. Mamy również pojazdy używane w cywilu, czyli Toyota Hilux w wersji dla pojazdów, dla wojsk specjalnych. Podwyższone zdolności pokonywania terenu, bardzo szybkie, pozwalają sprawnie przerzucać specjalistów w rejony działań. Pojazdy wystawił pododdział rozpoznawczy 9. punktu rozpoznawczego. Kolejne pojazdy lekkie. Pojazdy te rozpoznawcze. Przez kompanię dalekiego rozpoznawczego. Nawet bezcałowe statki powietrzne, typu. No i proszę Państwa, to co jest przyszłością, jeśli chodzi o rozpoznanie, czyli pojazdy, na których widzicie Państwo bezzałogowe statki powietrzne typu Orbiter. To te takie samolociki wykorzystywane do prowadzenia rozpoznania obrazowego i przekazywanie tej informacji w czasie rzeczywistym na potrzeby kierowania działaniami bojowymi. I Hummery. Jest to wersja M1043A2 Hummer, samochód ciężarowy osobowy wysokiej mobilności w wersji desantowo-transportowej. No i przez chwilę, ale widzimy już kołowy transporter opancerzony Rosomak. Są to najnowocześniejsze w Polsce, a jedne z najnowocześniejszych na świecie transportery wykorzystywane przez wojska lądowe. Podczas dzisiejszej defilady będziemy mieli zresztą nie lada gratkę. Po raz pierwszy publicznie będzie można zobaczyć czołgi Leopard 2 w wersji A5, zakupione całkiem niedawno przez polską armię, oraz samobieżne armatochaubice Krab. Nowoczesne, posiadające również to, o czym mówiliśmy wcześniej, nowoczesne systemy kierowania i łączności i zarządzania ogniem. Rosomaki produkuje się również w Polsce. Więc dobrze, że część naszego uzbrojenia stosowanego w armii może wyprodukować polski przemysł. Miejmy nadzieję, że coraz więcej tego typu sprzętu będziemy mogli wykonywać samodzielnie. Te 130 miliardów złotych, które zamierzamy wydać na unowocześnienie armii do roku 2022, może tym samym okazać się też ważnym zastrzykiem dla polskiej gospodarki.
No i widzimy 152-mm samobieżną armatohaubicę wzór 1977 na podwoziu kołowym Dana. Te haubice swoją wartość bojową potwierdziły w czasie misji w Afganistanie. Powiem tylko, że pocisk wystrzelony z takiej armatohaubicy może dolecieć na odległość nawet 20 km. Armatohaubice są wyposażone w systemy kierowania ogniem Topaz, które współpracują w trybie automatycznym z wozami dowodzenia i środkami rozpoznania. Jeden z ciekawszych elementów uzbrojenia polskiej armii to 122-mm wyrzutnia artylerii rakietowej WR-40 Langusta na samochodzie Jelcz. 40 luf wyrzutni, jedna salwa trwa tylko 20 sekund, a wyrzutnia potrzebuje tylko 3 minuty na oddanie pierwszego wystrzału od momentu zajęcia stanowiska ogniowego. Patrząc na to uzbrojenie, na myśl przychodzą słowa przywołane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w jego przemówieniu. Słynna maksyma stosowana przez starożytnych Rzymian: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Szykuj się do wojny. Widzimy zmodernizowany przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy OSAP przeznaczony do zwalczania samolotów, śmigłowców i rakiet skrzydlatych. Każdy z wozów posiada własną stację radiolokacyjną, system wykrywania i śledzenia celów powietrznych. Proszę Państwa, i kolejny sprzęt to, zdaje mi się, trały do usuwania, do wykonywania przejść w polach minowych i samomierzny most towarzyszący na podwoziu samochodowym D'Aglesia, który pozwala właściwie z marszu dokonywać przepraw mostowych. No i Leopardy, o których już tak od dawna mówimy. Czołg Leopard 2A5 zakupiony z Bundeswehry w 2013 roku w ilości 105 egzemplarzy i to są jedne z pierwszych czołgów, które dotarły do Polski. W porównaniu do poprzedniej wersji ma unowocześniony pancerz, tak zwany pancerz aktywny, poprawione uzbrojenie, stabilizacja lufy czołgu w pionie i w poziomie. Także prawdopodobieństwa trafienia z tego czołgu nawet w marszu wynosi do 75%. Czołgi przejeżdżają teraz koło naszego stanowiska komentatorskiego i musimy przyznać, że wszystko po prostu drży. No trudno, żeby nie drżało, skoro silnik tego potwora to 47 litrów. A moc około 1500 koni mechanicznych. Leopardy są na wyposażeniu 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.
Te czołgi robią oczywiście największe wrażenie i raz jeszcze przypominamy, można powiedzieć, że to ich publiczna premiera. Dokładnie tak. Ale proszę się nie niepokoić, nie zniszczą asfaltu, mają specjalne nakładki gumowe na gąsienice, więc będziemy mogli dalej tą drogę użytkować. 155-milimetrowa samobieżna haubica Krab na podwoziu gąsienicowym. Działo przeznaczone do realizacji zadań wsparcia ogólnego, w szczególności do niszczenia i obezwładniania systemów rakietowych na stanowiskach startowych, baterii, artylerii, rakiet przeciwlotniczych, elementów stanowisk dowodzenia. Działa oczywiście też wyposażone w zautomatyzowane systemy kierowania ogniem Topaz. Kraby też są wykonywane już w Polsce. Sprzęt tempo przejazdu tego sprzętu jest takie, że możemy nie zdążyć o wszystkim powiedzieć.